Leczyteńka żwir i leczyteńko tutaj warstwę żwiru. I to jest roślina jednoroczna, wieloletnia? Żwirek się wspina. Nie wiem, czy sezon też. Żenia rośliny. Jeszcze Monika, daj go. Żeby nie zagniewały liście, bo wtedy woda nie jest mokra, tylko żwir szybko przesycha. A przepuszcza wodę? Tak, i woda zostaje w bryle korzeniowej, a nie na liście. Wtedy automatycznie nam woda. No. Nie no, kilka trzeba postawić, to tak jeden to za mało. Ale jeden, taka dyszka. Tak. Tak. Pamiętamy, jak robimy sadzonki? Trzy między węźla, pod. Tak, tylko tu musicie bardzo delikatnie, bo one są bardzo w tej chwili kruche. Ale zapach piękny. Ładnie, prawda? Ciach, i sobie zrobimy z tego papierze. Proszę bardzo. I co to za roślinka? Flextranthus. Czyli roślina, która to jest odmiana marginatus o biało obrzeżonych liściach, która odstrasza, przypisuje się właśnie właściwości odstraszania komarów. A jak, z jakiej odległości odstraszają? Ja mam na balkonie posadzonych w 4 takie duże rośliny i na balkonie, który ma 12 metrów kwadratowych ją. Czy mam teraz posadzić, czy nie? Ukorzeń, tak, jeden obok drugiego. Ukorzenia się tylko zapomina i... No tak, tak. Proszę tak, że on myślisz? No tak. A będziesz wkładał? Ale malutko. Czemu się liście tak obcina? Bo musi być sadzonka trzyliściowa. Trzy żeby nie szły liście? Tak, tylko że w korzeń. Żeby... Patyczkiem dziurkę sobie robić. Z katorcią to naprawdę są... Co? Ciężko? Chirurgiczna robota. Panią Klaudię, więc ona tutaj będzie zbierać grupę i co jakiś czas się będą spotykać. Przygotują również etykietę, tak? Oczywiście. Promującą i przygotują, może nam się uda wyprodukować. 500 na pewno nam się uda. Spokojnie. W tych wszystkich? W tych wszystkich. A może więcej. Czyli 500 sadzonek na Dzień Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego. Tak. Czyli naturalne sposoby walki z komarami, tak. Żeby ich nie zabijać, a żeby nas nie kąsały. Tak, i malować na niebiesko okien, okno. Tak. Okna na niebiesko? Tak, nie lubię okna. A pan nie lubię niebieskiego koloru. Słyszałem, że muchy, ale komary? No, a mucha to was. No tak, komar nawet muchówka. Czyli żeby muchy do domu nie leciały, domy malowano na niebiesko, albo wtedy, kiedy panna jest na wydaniu. Właśnie nie wiem, co na było niebiesko? Ważniejsze. Tak. No, też na pytanie, gdzie to było? Na jakimś... To ja nie chcę tego. To Sunday. Ja taki okaz, jak biorę takiej wielkości gdzieś do domu, to mam tak. W ciągu roku? W ciągu roku. Ale ładnie pachnie. Ja mam stanowisko nawet półcieniste, więc on się świetnie trzyma nie na słońcu, a w cienistym balkonie.
To w zasadzie nasze olsztyńskie restauracje powinny w to zainwestować. Mogą. Szczególnie, no jak mają na świeżym powietrzu. Tak najbardziej. Szczególnie nad wodą. I nad wodą, nie? To tak Łotowska. Nad Łyną tam cała Starówka. Czyli jeszcze raz, jak to się nazywa po polsku? Plektrantus. A po polsku? Też. Plektrantus. Myślałem, że jakaś antykomarzyca. Ale komarzyca na to. Jak, handlowo komarzyca. Dziewczyny, tutaj macie zobaczyć, co jest zrobione.